Rozdział drugi. Trzeciej nocy po tych wydarzeniach, stary major odszedł spokojnie we śnie. Pochowano go u dołu sadu. Było to w początkach marca. Przez następne trzy miesiące rozwinęła się tajna działalność. Przemowa majora sprawiła, że co bardziej inteligentne zwierzęta z folwarku zupełnie inaczej spojrzały na życie. Choć nie wiedziały, kiedy wybuchnie zapowiedziane powstanie, i nie miały powodu sądzić, że tego dożyją, pojęły bez trudu, że ich obowiązkiem jest czynić przygotowania w tym kierunku. Nauczaniem i organizowaniem innych zwierząt zajęły się oczywiście świnie, powszechnie uznawane za najmądrzejsze. Wśród nich Rej wodziły dwa młode knury Snowball i Napoleon, które pan Jones schodował na sprzedaż. Napoleon, jedyny przedstawiciel rasy Berkshire w gospodarstwie, był duży i wyglądał dość groźnie, a choć wyrażanie myśli przychodziło mu z pewną trudnością, słynął z tego, że umie postawić na swoim. Snowball był bardziej energiczny, wygadany i pomysłowy, ale w powszechnej opinii ustępował Napoleonowi pod względem siły charakteru. Wszystkie pozostałe samce były tucznikami. Wyróżniał się w tym gronie squiller, nieduży, gruby prosiak o mocno zaokrąglonych policzkach, mrugających oczkach winnych ruchach i przenikliwym głosie. Okazał się błyskotliwym mówcą, który roztrząsając jakąś trudną kwestię, zwykł się kiwać na boki i merdać ogonkiem, co, nie wiedzieć dlaczego, czyniło jego argumenty bardziej sugestywnymi. Jak mawiano, Squiller potrafiłby przekonać słuchacza, że czarne jest białe. To ci trzej rozwinęli nauki starego majora wspólny system myślowy, które nazwali animalizmem. Jego zasady objaśniali innym na tajnych spotkaniach w stodole, organizowanych kilka razy w tygodniu, nocami, gdy pan Jones już spał. Z początku nauki te przyjmowane ze sporą dozą głupoty i apatii. Niektóre zwierzęta mówiły o obowiązku lojalności wobec pana Jonesa, którego nazywały swoim panem, bądź skupiały się na sprawach trywialnych, takich jak pan Jones nas karmi. Gdyby go zabrakło, umarłybyśmy z głodu. Inne pytały na przykład: Dlaczego mamy się przejmować tym, co się stanie po naszej śmierci? Albo, jeżeli to powstanie i tak ma wybuchnąć, co za różnica, czy się do niego przyczynimy, czy nie? I świniom trudno było im wytłumaczyć, że taka postawa kłóci się z duchem animalizmu. Najgłupsze pytania zadawała Biała Klaczmoli. Pierwsze, czego się chciała dowiedzieć od Snowbola, to czy po powstaniu nadal będzie cukier? Nie, stwierdził kategorycznie Snowball. W folwarku nie mamy środków do produkcji cukru. Poza tym nie potrzebujecie cukru. Będziecie miały tyle owsa i siana, ile zapragniecie. A czy będę mogła sobie wplatać wstążki w grzywę? Dopytywała dalej Molly. Towarzyszko, odparł Snowball, wstążki, w których tak gustujecie, symbolizują zniewolenie. Czy nie rozumiecie, że wolność jest więcej warta niż one? Molly zgodziła się, ale nie sprawiała wrażenia przekonanej. Jeszcze trudniejsze okazało się zwalczenie kłamstw rozpowszechnianych przez Mozesa oswojonego kruka. Ten ulubieniec pana Jonesa był szpiegiem i plotkarzem sprytnym i bardzo wygadanym. Twierdził, że istnieje tajemnicza kraina zwana cukierkową górą, do której trafiają po śmierci wszystkie zwierzęta. Znajdowała się, jak utrzymywał, gdzieś w niebie, nieco powyżej chmur. Przez siedem dni w tygodniu panowała tam niedziela. Koniczyna na polu była przez cały rok dojrzała, a na żywopłotach rosły kostki cukru i ciastka zelnianych makuchów. Zwierzęta nie znosiły Mołzesa, ponieważ w ogóle nie pracował i tylko opowiadał niestworzone historie. Ale niektóre wierzyły w cukierkową górę i świnie musiały je długo przekonywać, że to bzdura. Najwierniejszymi słuchaczami były oba konie pociągowe, bokser i Clover. Nie grzeszyły umiejętnością samodzielnego myślenia, ale gdy już uznały autorytet swoich nauczycieli, chłonęły ich słowa i przekazywały je innym zwierzętom, używając nieskomplikowanych argumentów. Uczestniczyły w każdym tajnym zebraniu w stodole i najgłośniej śpiewały zwierzęta Anglii, hymn, którym kończono zawsze te spotkania. Jak się okazało, powstanie wybuchło znacznie szybciej i łatwiej niż ktokolwiek się spodziewał. Przez całe lata pan Jones, choć do zwierząt miał twardą rękę, gospodarował nieźle, ale ostatnio szczęście się od niego odwróciło. Przegrał proces, stracił pieniądze i popadł w przygnębienie, w następstwie czego zaczął nadużywać alkoholu. Całymi dniami przesiadywał w kuchni na krześle, czytając gazety, Pijąc i od czasu do czasu karmiąc Mołzesa skórkami chleba maczanego w piwie. Folwaczni parobkowie zaczęli się lęć i kraść. Pola zarastały chwastami, dachy przeciekały. Niestrzyżone żywopłoty dziczały, a zwierzętom brakowało pożywienia. Nadszedł czerwiec i zbliżały się sianokosy. Przed nocą świętojańską, która przypadła w sobotę, pan Jones pojechał do Willingdon i tak się upił pod czerwonym lwem, że wrócił dopiero w niedzielę koło południa. Wczesnym rankiem parobkowie wydoili krowy, po czym wybrali się polować na króliki, nie zawracając sobie głowy wyłożeniem paszy. Pan Jones, gdy wreszcie dotarł do domu, natychmiast zaległ na kanapie w salonie i zasnął z gazetą na twarzy, w rezultacie czego do wieczora zwierzęta wciąż były głodne. W końcu nie wytrzymały. Jedna z krów wyłamała rogiem brota z pichlerza i cały inwentarz ruszył do środka, by się najeść. Wtedy obudził się pan Jones. Od razu pobiegł do spichlerza z czterema parobkami i wszyscy poczęli walić batami, gdzie popadnie. Tego było już za wiele dla wygłodniałych zwierząt. Jak na komendę, choć nikt niczego wcześniej nie planował, rzuciły się na swoich ciemiężycieli. Nagle zaczęły buść i kopać ze wszystkich stron Jonesa i jego pomocników. Sytuacja wymknęła się ludziom spod kontroli. Nigdy nie widzieli, by zwierzęta zachowywały się w taki sposób. A niespodziewany bunt stworzeń, które dotąd tłukli i maltretowali do woli, przeraził ich nie na żarty. Przez chwilę jeszcze próbowali się bronić, ale rychło skapitulowali i wzięli nogi za pas. Cała piątka pognała co sił dojazdem do gościńca, ścigana przez triumfujące zwierzęta. Pani Jones wyjrzała przez okno sypialni, zobaczyła, co się dzieje wrzuciła pośpiesznie trochę rzeczy do torby podróżnej i wymknęła się z folwarku inną drogą. Moses zerwał się ze swojej żerdzi i poleciał za nią, głośno kracząc. Tymczasem zwierzęta wypędziły Jonesa i parobków na gościniec, po czym zatrzasnęły za nimi bramę zbitą z pięciu poziomych belek. I tak oto, zanim sobie w pełni uświadomiły, co robią, dokonały udanego powstania. Jones został wygnany, a folwark dworski... Należał teraz do nich. W pierwszej chwili zwierzęta nie mogły uwierzyć w swoje szczęście. Najpierw obiegły gromadą cały Forwar dookoła, jakby chcąc sprawdzić, czy na pewno nigdzie nie schował się jeszcze jakiś człowiek. Potem ruszyły pędem do zabudowań gospodarczych, by usunąć ostatnie ślady z nienawidzonych rządów Jonesa. Wyważyły drzwi siodlarni na końcu stajni i wrzuciły do studni wszystkie wędzidła, kółka do nozdrzy, psie łańcuchy oraz straszliwe noże, którymi pan Jones kastrował wieprze i barany. Lejce, uzdy, klapki na oczy i upokarzające worki na obrok wylądowały w palących się na podwórku śmieciach. To samo spotkało baty. Wszystkie zwierzęta skakały radośnie, patrząc, jak znikają w płomieniach. Snowball cisnął też do ognia wstążki, którymi zwykle w dni targowe ozdabiano konią grzywy i ogony. Wstążki, powiedział. Należy uznać za ubranie, czyli coś, co kojarzy się z człowiekiem. Wszystkie zwierzęta powinny chodzić nago. Kiedy usłyszał to bokser, przyniósł słomkowy kapelusik, który nosił latem, by muchy nie wchodziły mu do uszu, i także rzucił go w płomienie. Nie minęło wiele czasu, jak zwierzęta zniszczyły wszystko, co przypominało im o panu Jonesie. Później Napoleon poprowadził je z powrotem do spichlerza i wydał każdemu podwójną porcję kukurydzy, a psom po dwa herbatniki. Następnie siedem razy odśpiewano wszystkie zwrotki zwierząt Anglii i w końcu ułożono się do snu, tak słodkiego jak nigdy dotąd. O świcie zwierzęta obudziły się jak zwykle i gdy nagle przypomniały sobie chwalebne wydarzenia z poprzedniego dnia, popędziły wszystkie na pastwisko. Tuż obok wznosił się nieduży pagórek, z którego widać było niemal cały folwark. Zwierzęta wbiegły na szczyt i rozejrzały się wokół w jasnym świetle poranka. Tak, to wszystko co widziały należało do nich. Ta myśl wprawiła je w taki zachwyt, że zaczęły pląsać i fikać, podskakując wysoko z podniecenia. Tarzały się w rosie, wyrywały pyskami kępy słodkiej letniej trawy. Kopytami wzbijały w powietrze grudki czarnej ziemi i chłonęły jej upojny aromat. Potem obeszły całe gospodarstwo i z niemym podziwem obejrzały dokładnie pola uprawne, łąkę, sad, sadzawkę i zagajnik. Miały wrażenie, jakby oglądały je pierwszy raz w życiu, i wciąż nie mogły uwierzyć, że to wszystko jest teraz ich własnością. Kiedy wróciły do folwarcznych zabudowań, stanęły w milczeniu przed drzwiami domu. On także należał teraz do nich. Mimo to lękały się tam wejść. Po chwili jednak, Snowball i Napoleon pchnęli drzwi i zwierzęta wsunęły się jedno za drugim do środka, stąpając z najwyższą ostrożnością, by niczego nie uszkodzić. Jak najciszej przechodziły z pokoju do pokoju, rozmawiając co najwyżej szeptem. I oglądając z nabożnym podziwem niewiarygodne luksusy: łóżka z puchowymi materacami, lustra, kanapę wypchaną końskim włosiem, brukselski dywan, litografię z królową Wiktorią nad kominkiem w salonie. Schodząc po schodach, zorientowały się, że zaginęła gdzieś Moli. Zawróciły więc i odnalazły ją w najlepszej sypialni. Z toaletki pani Jones, klacz wzięła niebieską wstążkę, i przykładając ją sobie do łopatki, wdzięczyła się głupio do lustra. Otrzymała ostrą reprymendę i wszyscy wyszli z domu. Część wiszący w kuchni szynek wyniesiono, by je pogrzebać w ziemi. A bokser rozbił kopnięciem beczułkę piwa w spiżarni. Ale niczego więcej w budynku nie tknięto. Jednomyślną decyzją podjętą na miejscu uznano, że powstanie tu muzeum. Wszyscy zgodzili się. Że w domu nie może nigdy zamieszkać żadne zwierzę. Po śniadaniu Snowball i Napoleon znowu zwołali zebranie. Towarzysze, powiedział Snowball, jest w pół do siódmej, a przed nami długi dzień. Rozpoczynamy dziś siano kosy, ale najpierw trzeba załatwić jeszcze jedną sprawę. Świnie zdradziły teraz, że przez ostatnie trzy miesiące nauczyły się czytać i pisać ze starego podręcznika ortografii, który należał do dzieci pana Jonesa i został wyrzucony na śmietnik. Napoleon polecił przynieść garnki z czarną i białą farbą, po czym przyprowadził wszystkich do bramy z pięciu belek, która wychodziła na gościniec. Następnie Snowball, bo to on najlepiej opanował sztukę pisania, ujął pędzel między kłykcie przedniej racicy, zamalował widniejący u góry napis Folwark dworski i zastąpił go nowym – Folwark zwierzęcy. Odtąd miała obowiązywać taka właśnie nazwa. Potem zwierzęta wróciły do zabudowań gospodarczych, gdzie Snowball i Napoleon posłali pod rabinę, którą kazali oprzeć o ścianę szczytową wielkiej stodoły. Jak wyjaśnili, za sprawą prowadzonych przez ostatnie trzy miesiące badań świniom udało się ująć zasady animalizmu w formę siedmiu przekazań. Zostaną one zapisane na ścianie i staną się niezmiennym prawem, obowiązującym odtąd wszystkich mieszkańców folwarku zwierzęcego. Z pewnym trudem, jako że świni niełatwo utrzymać równowagę na drabinie, snowball wspiął się na górę i zabrał do pracy, w czym pomagał mu stojący kilka szczebli niżej squiller, który trzymał garnek z farbą. Przykazania wymalowano na smołowanej ścianie wielkimi białymi literami. Wyraźnie widocznymi z odległości 30 metrów i brzmiały tak. Siedem przykazań. Pierwsza. Wszystko, co chodzi na dwóch nogach, jest wrogiem. Drugie. Wszystko, co chodzi na czterech nogach lub ma skrzydła, jest przyjacielem. Trzecie. Żadnemu zwierzęciu nie wolno nosić ubrania. Czwarte. Żadnemu zwierzęciu nie wolno spać w łóżku. Piąte. Żadnemu zwierzęciu nie wolno pić alkoholu. 6 Żadnemu zwierzęciu nie wolno zabić innego zwierzęcia. Siódme. Wszystkie zwierzęta są równe. Całość została napisana bardzo starannie i bezbłędnie, jeśli nie liczyć tego, że zamiast przyjacielem wyszło celem, a jedno s wygięło się w odwrotną stronę. Snowball odczytał głośno tekst na użytek innych zwierząt. Wszystkie kiwały łbami, wyrażając pełną aprobatę, a co bystrzejsze od razu zaczęły się uczyć przykazań na pamięć. – A teraz, towarzysze – zawołał Snowball, rzucając pędzel – na łąkę. – Postawmy sobie za punkt honoru, by zebrać siano szybciej niż Jones z parobkami. W tej samej chwili jednak poczęły ryczeć głośno trzy krowy, które już od jakiegoś czasu wydawały się niespokojne. Nie dojono ich od 24 godzin i rozdęte wymiona nieomal im pękały. Po krótkim namyśle, świnie kazały sobie przynieść skopki i w miarę sprawnie uporały się z zadaniem, do którego ich racice okazały się całkiem dobrze nadawać. Pięć wiader szybko wypełniło się spienionym, tłustym mlekiem, na które wiele zwierząt spoglądało z wyraźnym zainteresowaniem. Co się stanie z tym mlekiem? ktoś je zapytał. Jones dolewał je nam czasem do karmy, zauważyła jedna z kur. Mniejsza o mleko, towarzysze, zawołał Napoleon, sadowiąc się przed skopkami. Później się tym zajmiemy. Ważniejsze są sianokosy. Towarzysz Snowball was poprowadzi. Ja dołączę za chwilę. Naprzód, towarzysze. Siano czeka. Zwierzęta ruszyły więc żwawo na łąkę, by wziąć się do pracy a gdy wróciły wieczorem, zauważyły, że mleko zniknęło.